Nie. Tej To wszystko to jest to, jak wiadomości. mówisz. Urszulko, to wszystko jest też to, jak mówisz. Bo na przykład to są mi takie te, co tam pisze wszystko, nie? No to ja nie mogłam sobie tego ani powiększyć, ani przeczytać, tak? Moim takim, powiem, pokusie, ja Jezusa postrzegam tak bardzo, wiesz, może za bardzo aż tak w tym świecie, że miłosierdzie, wiesz, ja nawet jak zobaczyłam ten film wasz, znaczy Boguś to chyba nakręcał, że ten facet tam siedzi w tym parku i te robale, to ja, wiesz, pierwsze co bym zrobiła, taki miałam odruch, wiesz? No. Ja nie twierdzę, że on źle reaguje. On ma inną funkcję, inne przesłanie, że musi po prostu, wiesz, za mordę brać tych wszystkich, co po prostu nie idą za Ewangelią. A ja bym zaraz tam uklęknęła przy tym facecie i bym szybko bandaże organizowała, spirytus, dezynfekcja, te spodnie rozdarłabym, zaraz krzyczała, żeby mi dali jakieś nowe, żeby go ratować z tej sytuacji, wiesz, naprawdę. Takie miłosierdzie Boże, no ja wiem, że tutaj nie można z tym miłosierdziem tak bardzo wyskakiwać, ale ja jestem uczona, wiesz, nie pod paragrafem, tak? Tylko oceniałam pod względem takich uczuć osobistych, które wypływają z serca. No, I dla mnie ja takie... wiem, ale jakbyś oglądała więcej filmików, to właśnie to ja wiem, bo my tam chodziliśmy do niego prawie codziennie, co drugi dzień. Bogdan tam codziennie do niego chodził i on mu tam kupywał też i wodę No, uklenioną. cieszę się, że o tym mówisz. No, że on mu tam Bardzo się cieszę, pomagał że tak. cały czas. To nie jest, że właśnie ty zobaczyłaś jeden filmik i już myślisz, Ale ja, że ale nie, nie on tak pomagał, słucha. nie? Urszulko. Bo to nie idzie tak, wiesz, zaraz od razu pomóc takiemu biednemu, nie? Bo to był proces cały, że właśnie tak dobrze się skończyło, że właśnie dzięki właśnie Bogdanowi to on do szpitala poszedł i został właśnie uratowane mu życie, bo tak to by go Ale robaki dobrze, zjadły na tej ławce. ja wcale do Gusia nie uważam jakoś, że źle coś robi. Ja po prostu nie jestem w stanie to teraz tak, bo ja działam w taki sposób, że ja, wiesz, pomagam i wzięłam sobie rodzinę taką sześciosobową, nie dostałam z tego nic, ale ja taką miłość bezwarunkową. Ja robiłam to z sercem, ja byłam w karanach z Boże za to, wiesz, że w bagno weszłam, że w ogóle, że może by oni by chcieli mnie tak wykorzystać, wiesz. Ja się dawałam wykorzystać. Ale ja widziałam w tym wielką przyjemność, bo więcej szczęścia jest z dawania niż z No, brania. ale też nie ma się dać wykorzystywać, nie? Bo to Tak, przecież ja to przerabiałam wszystko, no, Urszulko, masz pomagam. pomagać, ale właśnie nie dać się wykorzystywać. A ja zapomniałam, że ja w ogóle mam jakieś potrzeby. Ja zapomniałam o sobie, ja pracując na tej pracy w Niemczech, to ja po prostu tam mnie wszyscy, wiesz, ale ty masz, Gośka, być stabilna, ty masz być. A ja mówię, to co mam swoje serce wyrwać? Socjalna, że mam być, rozumiesz, do tych ludzi, że ja za dużo serca okazuję, wiesz, że rozpieszczam ich i w ogóle. Ale ja mam takie serce, jeżeli widzę, że ktoś jest po prostu, nie oceniam, czy godny, czy niegodny, bo to nie jest moja rola, ale jeżeli czuję tego człowieka, że potrzebuje mojej pomocy, to ja wychodzę z tym sercem, ja za dużo wychodzę z tym sercem, bo ja później mam ranione szpady wkładane w jego, wiesz? I tak nawet z Boże dla Gosia, ale to tak nie wolno, bo serce musi być ograniczone, bo musi być mądre. Ja mówię, ale ja mam mądre serce, tylko że nie, jeszcze nie znaczy rozróżniam, komu mam je dać, ale daję wszystkim. I nie ma dla mnie miejsca, wiesz, nie ma dla mnie takiego, żebym ja się czuła taka No fajna, ale wiesz? przecież jak byłaś w zborze u świadków, to świadkowie chyba raczej tam nie pomagają biednym. Oni tam już Ale mają. ja wiem, ale ja nie brałam, Urszulko. Błagam cię, troszeczkę mnie tak pojmij. Fajnie, że rozmawiamy w takiej kwestii. Tam w ogóle nie było pomocy, jeżeli się nie ochrzciłaś. I wczoraj Boguś mi tak dołożył, ale to dobrze, że dołożył, bo ja się nie boję takich batów. Ja się mobilizuję, wiesz, żeby to przemyśleć, tak jak No mówisz. tak. I nie wywyższam się tutaj, że jestem kimś ważniejszym, bo ja wiem, co to, żeście wczoraj pisali o tej Ewie i w ogóle. I tam właśnie tak podchodzili, tam jest masę niewolnic. I kiedyś puściłam Bogusiowi taki film z korporacji, z tej, te rządowe, wiesz, tam był ten, jakiś tam, ja się rządem nie interesuję, że on mówił o kobietach, że to są własność ich, przynależność, że kobieta to jest po prostu jak zwierzęcie. Ja se znajdę to, albo poproś Bogusia, No, wyszukaj, jak wiesz. kojarzę, ja już to oglądałam. No, wiem, No no. właśnie, no to bardzo fajnie, że oglądałaś. Ja się tak zbulwersowałam, ja mówię, Boże, ja zawsze walczyłam o wolność kobiet. Stary Testament, wiadomo, Ewa zgrzeszyła, jest po prostu, ale czy Jezus nie wybawił
dzisiejszych kobiet z tego przekleństwa, powiem, Starego Testamentu? Czy na przykład my jako kobiety nie mamy być wolne, niż Jezus nie uwolnił nas z takich, no mówię, ja to... No ale kobiety teraz za bardzo chcą rządzić, wiesz, i tych chłopców tak... Ale ja nie jestem taką kobietą. Ja nie jestem, tak, ja oddam na dłoni i na przykład wiele miałam, Urszulko, wiele miałam takich propozycji, nawet będąc w Niemczech. Albo to tam syna mam, albo to mam... Ja nie pojechałam w tym celu, żeby męża tam szukać, tylko ja byłam zawsze wierna swoim zasadom. I moje sumienie musiało być czyste. Dałam swoje życie Jezusowi i to dawno, zanim trafiłam do świadków, bo ja sobie to wszystko tak analizuję. I dlatego nie pozwolę się, wiesz, ja mówię, ja bym może była dla męża dobra, tak? Nawet jakbym tam wzięła ze świata, bo różne propozycje sobie tam uwzględniałam, ale ja bym nie była szczęśliwa. A ten twój mąż drugi żyje, czy umarł? Nie, ja nie miałam ślubu. Mój ten drugi pan, to była, wiesz, to wszystko było wmontowane, moja mama układała mi. Moja mama sobie, wiesz, z niego zrobiła kochanka najpierw, ja się dowiedziałam dopiero po latach, a później walczyła ze mną i dawała mi same rózgi. To jest bardzo długa historia. Ja przeszłam, wiesz co, Sodomę i Gomorę. Jeszcze żyję, trzymam się na nogach, właśnie dzięki Bogu. I nie dam sobie tego zabrać, tej wiary, pod żadnym pozorem, ktokolwiek by to był. I nie chciałam walczyć z Bogusią. Absolutnie, ja jestem pokojowo nastawiona do wszystkich. No ale trzeba walczyć mieczem prawdy, nie? Trzeba mówić prawdę, tak, i co ci tam... Bogusiowi to właśnie leży na sercu. Właśnie ja to próbowałam, ale to jest za krótki okres, my się nie znamy, wiesz. Ja po prostu tak nie mogłam zaufać od razu.